tu się dzieje? Tu dzieje się nowy przykód zakopiański, króla życia. To jest inspiracja. Już jeden przykód powstał, to będzie seria przykucy ogólnie. Malować nie potrafię, ja nie wiem jak Szymon. No ja też nie. Może zielone, spodnie. Spodnie mogą być zielone. Kontrast dlatego jeszcze, może jakiś pomarań. Długi proces przygotowania koloru tego. Zawsze trzeba dodawać do jaśniejszego ciemniejszy. Z tego co wiem, ktoś może wie lepiej. I to są schody, na których występuje przykuc królewski. Schody lekkie. Przyjemne. Tu jest ta kreska, czy tu? Tu. No i dobre oświetlenie by się przydało, żeby wszystko widzieć. Król będzie zadowolony. Dobra, możesz wypełniać. Dziękuję, to ja teraz schodki dokończę. Dbałość o szczegóły. To jest zawsze najlepsze, bo tak trzeba się skupić jak nigdy. Co rozkliniasz? Myślałem o metrze w Rzymie, bo jest teraz w filmie. Feliniego, Rzym, Roma. Tak naprawdę to trzeba zrobić kolor cyglasty. Tutaj cygiełki są na klatuwie. Co dla ciebie jest najlepsze w malowaniu, mimo że nie potrafisz malować? Nikt mnie nie ocenia. Sam robię sobie dla siebie. I odpręża. Nie ma pani w szkole, która wystawia dwójkę, bo nie na temat narysowałeś. Nie lubiłem sztuki, na maksa w sensie, w gimnazjum i w liceum. Nie uczyli tworzenia po prostu. Zrobić, zaliczyć. Na trójkę to trzeba było się tyle naściągać. A teraz malujesz obraz. No i jeszcze z przykucem. Kurtkę żółtą, a będzie pomarańczowa chyba taka kurteczka, nie? Trzeba dbać o szczegóły. To jak to będzie z tymi butami? Goła stopa i raki. Raki może być ciężko namalować, ale na pewno gołą stopę to na pewno będzie miał. Tyk, papier, tyk, czyścitełko. Dlaczego lubisz robić szczegóły? Wtedy się zapomina o wszystkim, trzeba się na tym skupić. Skille są na poziomie zerowym, manualne. Kiedyś w podstawówce byłem na konkursie plastycznym. Które miałeś miejsce? Poza konkursem. Ocena. Wiekopomna chwila. Dzieło zostanie odsłonięte za 3, 2, 1. Co pan powie na ten temat? Jestem dumny z tego dzieła. Ono przedstawia upadek, a zarazem wzrost polskiej i słowiańskiej kultury. Przemawia to do nas, jak powinniśmy kultywować słowiańskiego przykuca, z jaką energią Gracie. I z jaką gracją powinniśmy kultywować tę piękną słowiańską tradycję. A mógłbyś przykucnąć? Niestety nie robię tego na żądanie. Żegnaj się grzecznie. Hejka kochani, czyli do widzenia kochani. Mordeczki. Masz jakiś przekaz, żeby nie bać się robić rzeczy, na tym się nie umie? Przekaz, dużo rozmawiać z ludźmi, którzy tworzą i nie bać się. A ze samym sobą? A ze samym sobą najlepiej biegać, czytać książki, próbować i dużo błędów popełniać. Nauczyciel Szymon, elo. Wiem.